Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Wydawnictwo Lind and Company oraz wydawnictwo Oficynka przedstawiają. Paweł Polak Niepełni. Czytają Agata Bieńkowska i Michał Klawiter. Ona. Przyciągam do łóżka wózek. Nie. Nie dziecięcy, inwalidzki. Ale jakoś nie mogę wstać, mimo że budzik pokazuje dziesiątą. Po raz ostatni z radością zrywałam się z łóżka, pełna energii i chęci do działania, trzy i pół roku temu, w dniu tego przeklętego wypadku, 2 maja 2003 roku. Każdy ma w swoim życiu ważne daty, dla jednych jest to data ślubu i narodzin ich dzieci. Dla mnie dzień, w którym najechał na mnie pijany kierowca. W trakcie długiego weekendu wybrałam się do Oławy odwiedzić Aldonę, moją najlepszą przyjaciółkę. Pożyczyłam samochód od taty. Nie myślałam o żadnym ryzyku. Człowiek niby zna statystyki wypadków. Ciągle słyszy, że po polskich drogach jeździ horda pijanych kierowców potencjalnych morderców. Ale jest pewien, że akurat jemu. Uda się spotkania z nimi uniknąć. Zresztą o czym było myśleć. Środek dnia sucho, idealna pogoda do jazdy, a do przejechania niecałe trzydzieści kilometrów. Wypadł z za samochodu jadącego z naprzeciwka. Wyprzedzał, choć miał za mało miejsca. W panice nacisnęłam hamulec, ale nie zmieścił się, wracając na swój pas. Zawadził o mój samochód. Zarzuciło mną, straciłam panowanie nad kierownicą. Wpadłam na pobocze i rozbiłam się o drzewo. Tamten uciekł z miejsca wypadku. Wyprzedzany kierowca też się nie zatrzymał. Nie ma winnych tego, że jestem sparaliżowana od pasa w dół. Skąd wiem, że był pijany? Bo się zatrzymał. Nachylał się nade mną, wołał mnie, pytał, czy nic mi nie jest. Wtedy wyczułam od niego woń alkoholu. Jestem tego pewna, choć znajdowałam się na skraju utraty przytomności. Opierałam się głową o kierownicę. Wiedziałam o tym, czułam to, a jednocześnie dziwiłam się, dlaczego opieram głowę o kierownicę. Dlaczego w ogóle jestem w samochodzie? Nie pamiętałam, żebym dokądkolwiek jechała. Kiedy zjawiła się policja, już go nie było. Nie szukali go zbyt gorliwie dali komunikat, że proszą świadków zdarzenia o kontakt, ale nie zgłosił się nikt, kto potrafiłby udzielić informacji pozwalających zidentyfikować tego mężczyznę albo jego samochód. Ja też nie potrafiłam nic na ten temat powiedzieć. Tata, który wówczas namiętnie oglądał kryminalne zagadki Las Vegas, powiedział, że ślady lakieru powinny doprowadzić do sprawcy, ale policjanci wyprowadzili go z błędu ze źle skrywanym z niecierpliwieniem. Panie, tu nie Ameryka. Co pan myśli, że wrzucimy do komputera jaki to lakier i wyskoczy nam jaki to samochód? Jakbyśmy nawet mieli takie bazy danych, to u nas to masówka. Chyba nie spodziewa się pan, że będziemy sprawdzać tysiące właścicieli danego modelu. Tata wprawdzie się tego spodziewał, ale to jego ukochana jedynaczka została kaleką, a nie córka policjanta. Zresztą gość już pewnie dawno wyklepał blachę i polakierował bez rachunku jakiegoś pana Józia, więc i tak byśmy nic mu nie udowodnili. Tata widział w kryminalnych zagadkach, że można udowodnić, że samochód był naprawiany, ale już wiedział, że tu nie Ameryka i się nie odzywał. Poza tym dostałby tylko zawiasy. Kara żadna! A zdrowia pana córce to i tak nie wróci. W ten sposób tata przeszedł skrócony kurs z tematu Sprawiedliwość w Polsce a zaangażowanie policji. I przestał płacić podatki. Jako pracujący na własną rękę architekt mógł bez problemu unikać podatków też wcześniej, bo większość klientów, zwłaszcza przy drobniejszych zleceniach, nie chciała rachunku, wychodząc z powszechnie uznawanego założenia, że żądanie rachunku jest nieuprzejme wobec sprzedawcy. Gdyż ten jest wówczas stratny na podatku. Tata tłumaczył, że podatek odprowadza niezależnie od tego, czy wystawia rachunek, czy nie. Bo, po pierwsze, jest katolikiem, a Kościół uznaje niepłacenie podatków za grzech. A po drugie, od 89 jest to jego państwo, które, jako obywatel, czuje się w obowiązku współfinansować. Klienci i tak mu nie wierzyli. Byli przekonani, że tata bierze ich za szpicli z urzędu skarbowego i mydli im oczy. Siadam na wózek i idę – wiem, że to niezbyt adekwatne słowo – do łazienki, żeby wziąć prysznic, a potem do kuchni, żeby zrobić sobie śniadanie. Po śniadaniu włączam komputer. Mam do odrobienia pańszczyznę. Muszę wykonać pracę, której nienawidzę. Przed wypadkiem studiowałam na trzecim roku AWF. Trenowałam biegi średniodystansowe. Najlepsza byłam na 1500 metrów. Ze swoim rekordem życiowym 4 minuty 10 i dwie setne sekundy miałam szansę na uzyskanie minimum olimpijskiego i zakwalifikowanie się na Igrzyska. Jeśli nie do Aten, to na pewno do Pekinu. Przez pijanego skórwy syna straciłam nie tylko zdrowie i szansę na sukcesy sportowe, ale i stypendium PZLA. Nie mogłam dalej prowadzić kursów aerobiku, którymi sobie dorabiałam. Leczenie i rehabilitacja pochłonęły masę pieniędzy. Żeby nie być dodatkowym obciążeniem dla rodziców, którzy to wszystko finansowali, za namową koleżanki zrobiłam kurs księgowości. I teraz dwudziestu kilku niewielkim firmom prowadzę księgi przychodów i rozchodów. Z początku byli to głównie znajomi taty, ale później wyrobiłam sobie markę i zdobyłam innych klientów. Bo jestem rzetelna, no choć nie znoszę tego zajęcia. Nie odpowiada ono mojemu temperamentowi. Poza tym, dzięki pracy chciałabym wyjść do ludzi, a nie pracować zamknięta w czterech ścianach. Tyle się wypisuje, że telepraca to szansa dla niepełnosprawnych, a tak naprawdę odcina ich od innych ludzi. No, pewnie, że lepiej mieć taką pracę niż nie mieć żadnej. Przynajmniej jestem finansowo niezależna, ale. Kiedy cyferki zaczynają skakać mi przed oczyma, zamykam program księgowy i sprawdzam pocztę. Cieszę się na widok niebieskiego paska sygnalizującego, że ktoś do mnie napisał. Ale to tylko korespondencja z banku proponującego mi kartę kredytową. No tak, kto miałby do mnie napisać? Aldona i tata wolą przyjść lub zatelefonować. Aldona jest zbyt impulsywna i nie ma cierpliwości do pisania maili, a tata. Staroświecki. A moja matka do dziś nie nauczyła się obsługiwać poczty elektronicznej. Nie potrafi też wysłać SMSA. Na dodatek robi z tej ignorancji cnotę, twierdząc, że techniczne nowinki są dobre dla młodzieży, a nie statecznych kobiet w jej wieku. Więcej potencjalnych nadawców nie ma. Po wypadku wszyscy się ode mnie odwrócili, bynajmniej niedemonstracyjnie. I nie od razu. Od przestałam być towarzysko atrakcyjna. Nie mogłam pojechać na wspinaczkę w góry czy na wycieczkę rowerową. A moja obecność doskwierała, przypominając, jak kruchą konstrukcją jest człowiek, że wystarczy odpaść od skałki albo zostać najechanym przez samochód, żeby utracić zdrowie, widoki na karierę sportową, przyjaciół, partnera. Bo mój chłopak. Też mnie zostawił. Sukinsyn nie miał nawet tyle przyzwoitości, żeby zaczekać, aż dojdę do siebie. Znaleźć jakiś pretekst. Wymyślić bajeczkę, jak to zakochał się w innej, a serce nie sługa. Nie. Adrian po prostu przyszedł do szpitala i bez ogródek oświadczył, że o, chyba sama rozumiem, że dziewczyna na wózku to dla sportowca niewłaściwy atrybut. Oczywiście nie użył tego słowa, Musiałby sprawdzić w słowniku wyrazów obcych, co to znaczy. Wtedy dopiero dostrzegłam, że perfekcyjna powłoka dziesięcioboisty skrywała całkowitą pustkę. Chłopak, którego zazdrościły mi wszystkie dziewczyny, nic sobą nie reprezentował. Ale może przed wypadkiem i ja byłam taka, skoro go wybrałam? Bo miałam wybór. Jestem. byłam atrakcyjną dziewczyną, choć nie mam urody modelki, już bardziej w typie Michelle Pfeiffer. I chłopcy się za mną uganiali, a mnie sprawiało przyjemność odrzucanie ich. Rozkoszowałam się tym, że mnie pragną, zadowolona patrzyłam, jak cierpią. Cierpiał zwłaszcza Adaś. Tak, nie Adam, tylko Adaś. Lekceważony tak bardzo, że nikomu nie przyszło do głowy używać niezdrobniałej formy imienia. Szachista. Na tle tenisistów, kolarzy, piłkarzy. O, wypadał blado. Przedmioty sprawnościowe zaliczał z trudem, ale tych wbrew ogólnemu przekonaniu w programie AWF-u nie ma wcale tak wiele. Nie interesował mnie do tego stopnia, że nigdy nawet nie zapytałam, dlaczego wybrał właśnie tę uczelnię. Za to on się mną interesował. Gapił się na mnie na zajęciach, przynosił upominki, kwiaty, zapraszał do kina, wyznawał miłość. Edyta, kocham cię, nie mogę bez ciebie żyć. Złabyłam, bo ludzie z grupy śmiali się nie tylko z niego, ale i ze mnie. Nieraz ostro mu powiedziałam, co myślę o nim i jego zalotach. Kiedy zeszliśmy się z Adrianem i kiedy stało się to oficjalne, Adaś się popłakał. Stał przy bramie na Witelona, jakby chciał, żeby wszyscy zobaczyli jego upokorzenie i beczał. Jak ja nim wtedy gardziłam, jaka byłam szczęśliwa, że wybrałam Adriana. Do wypadku. Do chwili, gdy Adrian stanął przy moim łóżku, i nawet nie pytając, jak się czuję, oświadczył, że mnie rzuca kiedy okazało się, że byłam dla niego czymś w rodzaju ozdobnego przedmiotu, którym można pochwalić się przed znajomymi. Mam wrażenie, że Adaś by tego nie zrobił, że dla niego mój wypadek byłby próbą jego miłości, którą pomyślnie by przeszedł. Chociaż, może, idealizuję go po fakcie. Chcę wierzyć, że dla kogoś byłam tak ważna, że to, czy chodzę na własnych nogach, czy jeżdżę na wózku, nie miałoby znaczenia. Teraz często się nad tym zastanawiam, zwłaszcza, że Adaś tak do końca nie znikł z mojego życia, choć wtedy, gdy dowiedział się, że chodzę z Adrianem, rzucił studia i wyjechał z Wrocławia. Pracuję w redakcji sportowej Polskiego Radia w Warszawie i nieraz słucham jego relacji wygłaszanych miękkim głosem. Jakoś na studiach nie dotarło do mnie, że ma taki idealnie radiowy głos. Śledzę też jego karierę sportową. Gdy zrezygnował ze studiów, nie zakwalifikował się też do finału szachowych mistrzostw Polski, co stanowiło sensację, bo należał do faworytów. Ale potem się pozbierał i wygrał nie jeden ważny turniej. Myślałam nawet, żeby się do niego odezwać, ale zrezygnowałam. Co miałabym mu powiedzieć? Wtedy cię nie chciałam, ale zostałam kaleką i teraz będę dla ciebie akurat. Nawet jeśli rzeczywiście mnie kochał, i wierzę, że nie odszedłby ode mnie po wypadku jak Adrian. Przecież teraz nie mogę się do niego zwracać. Nie byłoby to niczym innym jak prośbą o litość. Zdałam sobie sprawę, co znaczy być odrzucanym. Należeć do tych upośledzonych, więc daj mi teraz Adasiu szansę. Miałby pełne prawo powiedzieć: teraz to spadaj. Poza tym minęło parę lat. Z pewnością ułożył sobie życie. Styczniowy dzień jest ciepły i słoneczny. Zima jakoś w tym roku nie może zawitać. Więc postanowiłam wybrać się na spacer do parku szczytnickiego. Zjeżdżam na dół specjalnym dźwigiem, który zaprojektował i zamontował tata bez zgody nadzoru budowlanego. Urzędnicy uznali, że dźwig będzie psuł wygląd elewacji i przeszkadzał sąsiadom. Argumenty, że mieszkam na parterze, więc dźwig nie będzie zasłaniał niczyich okien oraz, że pracuję niegłośniej niż zwykła winda w wieżowcu. Poza tym nocami nie będę z niego korzystała. Na dyskoteki nie bardzo mogę chodzić, a od elewacji ważniejszy jest chyba człowiek i możliwość samodzielnego opuszczania przeze mnie domu. Urzędników nie przekonały. Tata był bliski zawału, kiedy dostaliśmy decyzję odmowną. Jako legalista chciał wynająć prawnika, żeby tę decyzję zaskarżył i doprowadził do wydania przez nadzór budowlany zgody na zamontowanie dźwigu. Na szczęście prawnik nie okazał się legalistą. Panie, a co pan się będziesz z nimi handryczył? Przy naszych sądach wygrasz pan sprawę za kilka lat, a i to pod warunkiem, że wszystko sprawnie pójdzie. Olej ich pan i montuj ten dźwig. A jak każą zdemontować? Tak od razu nie każą. Chyba nie myślisz Pan, że oni ruszają te swoje tłuste dubska z zabiurek. No chyba, że któryś z sąsiadów doniesie. Wtedy się pan odwołasz i opieszałość sądów będzie na pana korzyść. Po paru latach przegrasz pan sprawę, zdemontujesz ten dźwig, zmienisz pan jakieś rozwiązanie techniczne. Na przykład nie będzie się uruchamiał na wajchę, tylko na guziczek, i zamontujesz na nowo. A że prawnie będzie to inny dźwig, więc koło myjka zacznie się od nowa. No, Chyba, że któregoś z tych urzędasów sparaliżuje, czego należy im życzyć, bo tylko wtedy do nich dotrze, że dla człowieka na wózku schody naprawdę są barierą. Tata zadumał się nad empatią prawnika, tym bardziej, że ten za poradę nie chciał pieniędzy. Pan ma w rodzinie kogoś niepełnosprawnego? Nie. Ale sam o mało nie znalazłem się na wózku. Na studiach. Pierwszy raz w życiu pojechałem w Tatry i wsiadłem na wyciąg krzesełkowy, nie wiedząc, że mam lęk wysokości. Taki prawdziwy, a nie lekkie, nieprzyjemne uczucie, jakiego doświadcza większość, kiedy ma pod sobą przepaść. Wpadłem w panikę, chciałem zeskoczyć z tego krzesełka. Nie liczyło się, że albo się zabije, albo złamie kręgosłup. Liczyło się, że nie będzie pode mną tej przepaści. Nie wiem, jak to się stało, że nie skoczyłem. Do dziś budzę się w nocy zlany potem, i potrzebuję chwili, żeby sobie uświadomić, że mam dwie zdrowe nogi i że wytrwałem na tym wyciągu. Naprawdę wierzę, że przytrzymała mnie ręka Boga. I żeby się odwdzięczyć, ludziom na wózku udzielam porad bezpłatnie: Zdzieram ze zdrowych. Tak więc montuj pan ten dźwig i niech służy pana córce, a urzędasów pan olewaj. Tata posłuchał tej rady i rzeczywiście do dziś nie przyszło żadne pismo z nakazem rozbiórki samowoli budowlanej. Kieruję się w stronę Dębowskiego. Od partyzantów miałabym do parku może trochę bliżej, ale wyodrębniona ścieżka rowerowa w alei na Dębowskiego zapewnia mi wygodny dojazd. Szybko docieram do bramy prowadzącej na teren 66. No, przynajmniej miała taki numer, kiedy ja do niej chodziłam. Teraz to gimnazjum. Nagle mnie zaciekawia, jakie gimnazjum, bo nie pamiętam, choć kiedyś już sprawdzałam. Podjeżdżam pod szkołę, zatrzymuję się u dołu schodów. Numer dziewiętnaście imienia Zbigniewa Herberta odczytuję z czerwonej tabliczki. Dobrze, że nie Gombrowicza, bo szkoła znowu musiałaby zmieniać patrona. Rozglądam się. Pomnik upamiętniający Janka Krasickiego, który był patronem, kiedy zaczynałam... Zniknął z niewielkiego skwerku jeszcze za moich czasów, ale pamiętam, jak w pierwszej klasie śpiewałam pełną piersią Janek Krasicki patronem. Janek to symbol i wzór, za tym człowiekiem dziś kroczysz, jemu szacunek i cześć. Choć wiedziałam o nim tylko tyle, że zginął w czasie II wojny światowej i powinnam być dumna, że chodzę do szkoły jego imienia. Zresztą byłam. I nie mogłam wyjść ze zdumienia, kiedy później okazało się, że bohaterski Janek nie jest już godzien, żeby go opiewać. Strasznie było mi go żal. Uważałam, że coś mu się należy za to, że gestapo go zabiło. Poskarżyłam się tacie, jaka to niesprawiedliwość spotkała Janka, ale tata wytłumaczył mi, że Janek Krasicki był komunistą, a komuniści byli zbrodniarzami. Trzymali nas w niewoli 45 lat. Na szczęście Solidarność i Lech Wałęsa nas wyzwolili, dlatego teraz nie musimy śpiewać pieśni na cześć komunistów. Jak był zbrodniarzem, to czemu był patronem szkoły? Bo jego koledzy rządzili. Aha. Przyjęłam to wyjaśnienie choć raczej dlatego, że tata był dla mnie autorytetem, a nie dlatego, żebym zrozumiała te polityczne zawiłości. Skręcam w prawo i jadę wzdłuż budynku szkoły w stronę Stawku, z którego wyciągałam skrzek, żeby wyhodować kijanki, a potem żabę na olimpiadę biologiczną. Nic z tej hodowli jednak się nie urodziło i nie przeszłam poza pierwszy teoretyczny etap. Zatrzymuję się przed bramką, bo schodki skutecznie bronią mi dostępu do Stawku przeszkoda, której jako dziecko w ogóle nie rejestrowałam. Zawracam do wejścia. Zauważam, że nie ma już ławki, na której pozowaliśmy do naszego pierwszego klasowego zdjęcia. Mijam przedszkole i jestem z powrotem na Dębowskiego. Bez dalszych przestojów docieram do parku i wchodzę między drzewa. Pozbawione liści i bez śniegowych korzuchów wydają się bardzo nagie. I mam pecha. Pierwszą napotkaną osobą jest młoda kobieta pchająca wózek. Nachyla się nad dzieckiem i coś do niego szczebioce. Ten widok skutecznie psuje mi humor. Od wypadku jestem sama i powoli dociera do mnie, że to się nie zmieni. Faceci są samolubni, nie chcą ciężaru, nie chcą kobiety, którą będą musieli się opiekować. Choć tak naprawdę nie wymagam wielkiej opieki. Jedyne w czym trzeba mi pomagać, to we wchodzeniu w miejsca niedostępne dla ludzi na wózkach. Z Adrianem chodziłam, bo wypadało mieć chłopaka. Bo przystojnie wyglądał, i inne dziewczyny się za nim oglądały. Mu był dobry w łóżku, a przynajmniej tak mi się wydawało. Nie miałam porównania, spałam tylko z nim, ale nie myślałam, że założę z nim rodzinę. Nie wybiegałam myślą tak daleko w przyszłość, nie planowałam dzieci. A teraz niczego innego bardziej nie pragnę niż kochającego męża. I przede wszystkim dziecka. Malutkiego bobaska, dzidziusia, któremu mogłabym się poświęcić, który wypełniłby pustkę powstałą wokół mnie po wypadku. Choć nie sądzę, by tęsknota za dzieckiem była wynikiem wypadku. Myślę, że to przyszło z wiekiem. Na każdą kobietę przychodzi po prostu taki moment, w którym pragnie dziecka. A te, które twierdzą inaczej, tuszują tylko fakt, że z jakiegoś powodu nie było im dane mieć dzieci. Odwracam głowę, mijając kobietę z dzieckiem, żeby nie katować jej szczęściem. W efekcie o mało nie wypadam ze ścieżki i nie rozbijam się na wieżyczce z cegieł. Przez chwilę przyglądam się jej, usiłując dociec jaką pełni funkcję, ale nie widzę dla niej żadnego praktycznego zastosowania. Pewnie została pomyślana jako ozdoba, choć jej wartość dekoracyjna wydaje mi się wątpliwa. Wykręcam na skraju trawnika i czuję, jak jedno koło wpada w lekki poślizg. Trawa musiała być mokra. Ale od czego? Co najmniej od kilku dni nie padało. Wychylam się, żeby sprawdzić. Cholera. Wjechałam w psie gówno. Najpierw ogarnia mnie wściekłość na chamskich właścicieli psów, którzy nie widzą nic niestosownego w tym, że ich psy zasrywają parki, a nawet chodniki. Potem... Na straż miejską, że nic nie robi, by temu przeciwdziałać. Nieraz widziałam strażników, którzy nie reagowali, choć pies na ich oczach walił kupę, a właściciel nie miał najmniejszego zamiaru jej sprzątnąć. Kiedy złość przechodzi, zbiera mi się na płacz. Muszę jechać na tym pobrudzonym głównym wózku. Nie dam przecież rady z niego zejść i go wyczyścić. Chlipie sobie, zastanawiając się. Jakie nieszczęście spotka mnie jeszcze na tym nieudanym spacerze i żal mi samej siebie. Coś się stało? Dlaczego pani płacze? Podnoszę wzrok. Naprzeciwko mnie stoi zakłopotany mężczyzna, trzymający za rękę cztero lub pięcioletnią jasnowłosą dziewczynkę, której oczy są w tej chwili rozszerzone ze zdumienia. Łkając, wyjaśniam, co mi się przytrafiło. No tak, Japonia, kraj kwitnącej wiśni, Wrocław, miasto psiej kupy. Proszę się nie martwić, zaraz coś zaradzimy. Mężczyzna rozgląda się za odpowiednimi akcesoriami, po czym przyklęka przed dziewczynką. Zaczekaj, Joasiu, tutaj z panią. Tatuś zerwie tylko jakieś liście, żeby wytrzeć pani wózek. Tatuś. Więc pewnie jest i mamusia. Szkoda, spodobał mi się. Choć bardziej typ inteligenta niż sportowca, ale pewnie po doświadczeniu z Adrianem zmądrzałam. A może rozwodnik? E, wtedy raczej nie spacerowałby z córką w środku tygodnia. U nas przy rozwodach ojcowie nie dostają opieki nad dziećmi, a na spotkania sądy wyznaczają weekendy. Czy mogę liczyć na to, że jest wdowcem? E, nie, za młody. Proszę pani. Odzywa się dziewczynka, o której właśnie mi się zamarzyło, żeby była półsierotą. Dlaczego jestem taka wredna? Tak? A czemu pani jeździ na takim wózku? Miałam wypadek i nie mogę chodzić. A wstać pani może? Też nie. Joasia nad czymś się zastanawia. A. A czy to boli? łzy kręcą mi się teraz ze wzruszenia, z powodu okazywanej troski. Nie, na początku bolało, ale teraz już nie. W ogóle nic nie czuję w nogach. Skoro dziewczynka jest tak rozmowna i nie boi się obcych, postanawiam ją wybadać co do stanu cywilnego jej ojca. Często tu przychodzisz z tatą? Mała potrząsa głową. Nie, zawsze z mamą. Ale dzisiaj mama pojechała do babci, bo babcia zachorowała. No i tyle moich szans na złowienie faceta wracającego właśnie do nas z naręczem rozłożystych liści, które dodatkowo zmoczył w parkowym stawie. Chociaż może lepiej, że odpadłam na tym etapie, niż miałabym się dowiedzieć, że mnie nie chce, bo jestem kaleką. Słyszę, że moja córcia już panią wypytuje. Ty chyba zostaniesz sławną dziennikarką. Joasia przytakuje z poważną minką. Tak, taką jak Monika Olewnik. Olejnik poprawiamy niemal jednocześnie i wybuchamy śmiechem. Sympatycznie się śmieje. Nie jak wielu facetów, których śmiech przypomina rżenie konia. Naprawdę szkoda, że jest żonaty, że siedzę na wózku, że nie spotkaliśmy się w innych okolicznościach. W innym punkcie naszych egzystencji. Tylko, że tak patrząc, to całe ludzkie życie jest jednym wielkim. Szkoda, że nie potoczyło się inaczej. Zobaczmy. Przyklęka koło wózka i przyniesionymi liśćmi czyści koło. No, chyba gotowe. Przesuwa wózek, żeby sprawdzić, czy dokładnie wytarł. Elegancko. Powód do płaczu zniknął, mówi z uśmiechem. Zniknął tylko jeden z powodów do płaczu, i to wcale nie ten najpoważniejszy. No ale mimo całej swojej uczynności, on nie jest Jezusem i nie sprawi, że znowu zacznę chodzić. Bardzo panu dziękuję. Mało kto byłby gotów pomóc w takiej sytuacji. Aż muszę ugryźć się w język, żeby nie dodać, że w ramach podziękowania zapraszam go na kawę. Pomijając już okoliczność, że jest żonaty, to najlepszy sposób, żeby spłoszyć faceta, okazać mu zainteresowanie, zanim dobrze się nie nachodzi. Problem w tym, że odkąd znalazłam się na wózku, faceci nie kwapią się, żeby za mną chodzić. Może to jest powód, dla którego niepełnosprawnemu mężczyźnie łatwiej znaleźć kobietę niż odwrotnie. On musi wykazać inicjatywę, musi ją zdobywać, więc ma szansę ją do siebie przekonać. Ona ma wzbudzić jego zainteresowanie. A trudno to zrobić, będąc uwięzionym w czymś tak wybitnie nieerotycznym jak wózek inwalidzki. Nie przedefiluję przed facetem, kręcąc biodrami. Kiedyś wystarczyło zrobić kilka kroków, odgarnąć włosy zalotnym gestem i chłopcy leżeli u moich stóp. Próbuję gestu z włosami. Ostatecznie ręce mam jeszcze zdrowe, a włosy ładne, gęste i błyszczące – ale zostaje on odczytany zupełnie inaczej niż sobie wyobrażałam. Rozbolała panią głowa? No tak, z nerwów się zdarza. Trochę. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Odchodzą w głąb parku. Patrzę jak dziewczynka wsuwa swoją małą rączkę w dłoń ojca i zadaje mu jakieś pytania. No tak. To ten wiek. Wiek niezliczonych dziecięcych pytań. Co ja bym dała, żeby zostać nimi zarzuconą? Jem kolację przed telewizorem. Oglądam stanowczo za dużo telewizji, w tym seriale, z których naiwności zdaję sobie sprawę, na przykład Klan. Ale czym mam zapełnić pustkę dnia? Bo większość moich dni przypomina ten dzisiejszy. Praca, samotny spacer żadnych gości, żadnych telefonów. Czytaniem? Owszem, czytam bardzo dużo, ale nie można tym wypełnić całego wolnego czasu. Zawsze dużo czytałam. Tata zaraził mnie miłością do książek i od najmłodszych lat podsuwał lektury. A kiedy w liceum sięgnęłam po ambitniejsze pozycje, był szczęśliwy, że może ze mną o nich podyskutować. Wcześniej nie miał partnera do rozmowy o książkach bo moja matka nie czyta nic, nawet harlekinów. Tata był przekonany, że skoro tak pochłaniam książki, wybiorę studia wymagające czytania polonistykę, jakąś filologię, ewentualnie bibliotekoznawstwo. Ale ja nie chciałam zamieniać przyjemności w obowiązek. Poza tym pociągały mnie nowe wyzwania. Wiedziałam, że w uczeniu się jestem dobra, bardzo dobra. Chciałam udowodnić sobie, że będę równie dobra w sporcie. Wybranie przeze mnie AWF-u bardzo tate rozczarowało. Nie uważał tych studiów za pełnoprawne studia wyższe. Ale, jak to mój tata, uszanował tę decyzję i nie próbował na mnie wpływać, żeby ją zmieniła. Moja matka na pewno by próbowała, ale jej było obojętne, co studiuje. Dla niej było ważne, jakiego będę miała męża. A nie jakie wykształcenie. Teraz żałuję, że tata nie namawiał mnie jednak do rezygnacji z WF-u. Chociaż wiem, że przy moim przekornym charakterze namowa tylko utwierdziłaby mnie w postanowieniu. A żałuję, bo może ludzie na innych studiach, gdzie sport nie stoi na pierwszym miejscu, nie odwróciliby się ode mnie po wypadku. Utrata władzy w nogach nie oznaczałaby braku możliwości uczestniczenia w tym, co dla nich interesujące. Może dla towarzystwa powinnam udzielać się w jakichś stowarzyszeniach niepełnosprawnych? Nie, rozważałam to już wielokrotnie. Nigdy nie byłam osobą, która by się społecznie udzielała. Dlaczego teraz miałabym to zmieniać i robić coś wbrew sobie? I nie chcę szukać kontaktu z ludźmi, z którymi łączy mnie tylko to, że jesteśmy kalekami. Czy jak ktoś zachoruje na raka, to ogranicza swój krąg znajomych do ludzi z chorobą nowotworową? Mój trener, bardziej chyba z poczucia obowiązku i bezradności, niż z przekonania, zachęcał mnie, żebym wystartowała w igrzyskach paraolimpijskich. Stanowczo odmówiłam. Bieganie było dla mnie czymś więcej niż sportem, zwłaszcza kiedy trenowałam w parku albo w lesie. I nie ciążyła na mnie presja, że na ostatniej prostej muszę prześcignąć zawodniczkę przede mną. Pracowały wszystkie mięśnie ciała. Oddychałam intensywnie, dostarczając organizmowi tlenu. Wysiłek sprawiał, że namacalnie czułam, że żyję, istnieję, jestem młoda i silna. Było to niemal ekstatyczne doznanie. Widziałam siebie z góry, jak ludzie w stanie śmierci klinicznej, i napawałam się tym, jak zgrabnie i elegancko się poruszam, a potem zdyszana padałam na trawę, tarzałam się i krzyczałam od rozpierającej mnie energii. I to doznanie witalności, wręcz mocy, miałabym postawić na równi z przemieszczeniem bezwładnego ciała z punktu A do punktu B, za pomocą przyrządu, którego nienawidzę? I po co? Żeby dostać krążek z metalu? Bo tylko tym jest medal na igrzyskach paraolimpijskich. Nie ma sławy, podziwu, nie ma relacji telewizyjnych. Nigdy nie widziałam książki Polscy paraolimpijczycy. Zdrowych nie obchodzi rywalizacja kalek. W najlepszym razie podchodzą do niej obojętnie. W najgorszym uważają za nieestetyczną. Spoglądam z nienawiścią na wózek stojący obok kanapy. I znowu wracam wzrokiem do telewizora. Przełączam na inny kanał, jakiś film, który już kiedyś widziałam. Na razie zostawiam, usiłując sobie przypomnieć, o czym był i czy podobał mi się na tyle, żeby obejrzeć go ponownie. Próbowałam znaleźć sobie jakieś hobby, pasje. Nauczyłam się projektować strony internetowe i wzięłam się za robienie strony o polskiej lekkoatletyce. Ale się zniechęciłam. Pasji nie można sobie znaleźć. To pasja musi dopaść człowieka, a nie dopadnie, jeśli jego pierwotne potrzeby nie są zaspokojone. Trzeba być wyspanym i najedzonym, żeby wyjście do kina sprawiło przyjemność. Kiedy pracowałam nad stroną, miałam poczucie, że zajmuję się pierdołami, zamiast podjąć działania zmierzające do tego, żeby mieć dziecko i męża. Kiedy zarzuciłam robienie strony. Oczywiście żadnych działań nie podjęłam, o, bo niby jakie? Najskuteczniejsze byłoby przywrócenie władzy w nogach. Ale bezczynność wydała mi się mniej bezsensowna. Zniknęło wrażenie, że mogę coś przegapić. Paradoksalnie, bo przecież jestem świadoma, że bezczynne czekanie na cud nie przybliża mnie do celu ani o krok. A siedzenie przy komputerze wcale mnie od niego nie oddalało. Po kolacji biorę do ręki telefon. Chcę z kimś porozmawiać. Nie licząc mężczyzny, który pomógł mi w parku i jego córki, nie zamieniłam dziś z nikim słowa, a wczoraj nie rozmawiałam nawet z przygodnymi znajomymi. Przedwczoraj jedyną konwersację odbyłam przy zakupie w kiosku Twojego stylu, a polegała ona na powiedzeniu dzień dobry i podziękowaniu za czasopismo. Do Aldony jakoś nie mam ochoty dzwonić. To wprawdzie moja najlepsza przyjaciółka, co więcej jej przyjaźń zwycięsko przeszła próbę mojego wypadku, czym byłam mile zaskoczona. Można powiedzieć, parafrazując Szymborską, tyle wiemy o innych, na ile ich sprawdzimy. Ale czasami muszę od niej odpocząć, nabrać dystansu. Przytłacza mnie jej energia, żywiołowość bezładna chwilami paplanina. Zaczynam wybierać numer do rodziców, ale rezygnuję. Z tatą chętnie bym pogadała, ale robi mi się niedobrze na myśl, że mam usłyszeć matkę i wysłuchać kolejnej porcji pretensji, jakie ma do świata i do taty. I do mnie, że jej nie słuchałam, kiedy mi tłumaczyła, że jeżdżenie samochodem jest niebezpieczne i nie pojechałam wtedy do oławy autobusem. Jakby autobusy nie ulegały wypadkom. Tyle, że dla mojej matki świat składa się z zagrożeń i gdyby zależało to wyłącznie od niej, trzymałaby mnie w sterylnym zamknięciu, jak osoby, którym usunięto szpik przed przeszczepem. Sięgam po stare notesy. Może odezwać się do kogoś sprzed lat? Do jakiejś kumpeli jeszcze z liceum? Co u ciebie słychać? Wyszłam za mąż, mam dwójkę dzieci, dobrą pracę, a tobie jak się ułożyło w życiu, a no nieźle. Poza tym, że jestem sparaliżowana, ogólnie jest super. Rzucam notesy w kąt. Uświadamiam sobie, że tak naprawdę nie mam ochoty z nikim rozmawiać. Gdyby było inaczej, przeczekałabym ględzenie matki albo zadzwoniła do taty bezpośrednio na komórkę. Choć mojej matce dałoby to później asump do wielogodzinnych narzekań, jaką to jestem wyrodną córką, bo unikam rozmowy z nią. Tak naprawdę chciałabym z kimś pomilczeć. Ułożyć dziecko do snu, popatrzeć, jak zasypia i przytulić się do męża. Aldona drżącą ręką podnosi filiżankę do ust i popija łyk bezkofeinowej kawy. Z jakiegoś powodu jest zdenerwowana. Nie paple bez trosko jak zwykle, nie roztrząsa swoich problemów sercowych, które tak naprawdę nie są dla niej problemami. Zmienia facetów tak często jak bieliznę. Jak twierdzi, w poszukiwaniu wielkiej miłości, tyle że każdy kolejny kandydat ma jakieś wady i nie nadaje się na tego jedynego ale myślę, że w gruncie rzeczy ten styl życia jej odpowiada. Jest bezrefleksyjną trzpiotką. Zresztą, czy ja przed wypadkiem byłam inna? Niewiele się różniłyśmy, zarówno charakterem, jak i wyglądem. Aldona, podobnie jak ja, jest średniego wzrostu szatynką. Choć teraz trudno mówić o moim wzroście. Lekko przy kości, ale siedzenie na wózku sprawia, że niedługo ją dogonie. Poznałyśmy się przez moją koleżankę ze studiów, Gabi, z którą Aldona przyjaźniła się od liceum. Najpierw spotykałyśmy się we trójkę. Później Gabi się wykruszyła. Jakoś ja z Aldoną miałyśmy sobie więcej do powiedzenia i lepiej się rozumiałyśmy. Zastanawiam się, co ją gnębi. Wiem, że mi powie, po to tu przyszła, ale musi znaleźć odpowiedni moment. Więc jej nie poganiam. Podziwiam jej nowy strój, beżowy żakiet i spódnicę w tym samym kolorze oraz szpilki w ciemniejszym odcieniu. Aldona przyszła do mnie bezpośrednio po pracy. Jest asystentką prezesa w firmie handlującej akcesoriami ogrodniczymi. Zastanawiam się, czy na ten nowy kostium wycyganiła premię od szefa, czy naciągnęła swojego obecnego chłopaka. Ładna garsonka. Co a, tak, dziękuję. Powiedziałam Nowickiemu, że albo da mi podwyżkę, albo odchodzę. Wszędzie się słyszy, że zarobki rosną, tylko ja od pół roku jadę na tej samej pensji. Gwoli wyjaśnienia, nie licząc okresu próbnego, Aldona przepracowała w tej firmie właśnie pół roku. No i dał. Teraz tak łatwo asystentki nie znajdzie. Ma przecież wymagania wyższe wykształcenie, angielski, prezencja. Nowej musiałby i tak zapłacić tyle, co mnie po podwyżce, a cały czas ma nadzieję, że pójdę z nim do łóżka. Opowiadała mi już wcześniej o awansach prezesa, bezskutecznych, bo Aldona Joanną Dark wprawdzie nie jest, ale po pierwsze zawsze jest wierna swojemu aktualnemu chłopakowi i ściśle trzyma się zasady, że najpierw musi z nim zerwać, zanim pójdzie do łóżka z innym, a po drugie chodzi do łóżka tylko z tymi, w których widzi kandydatów na wielką miłość. A żonaci, według kryteriów Aldony, bezwzględnie takimi kandydatami nie są. Prezes Nowicki ma tymczasem tego pecha, że jest żonaty. Pecha, bo Aldona uważa go za całkiem przystojnego i sympatycznego. Poza tym jest zamożny, co dla mojej przyjaciółki nie mniej ważne. A przecież powiedziałam mu jasno, że zaproszenie na randkę przyjmę, ale tylko w postaci wyroku rozwodowego. Jak woli się trzymać tego starego próchna, jego strata, zamierzam poparadować trochę w pół przezroczystych bluzkach, żeby zobaczył, co stracił. No to rzeczywiście prezes przekona się, że dużo stracił. Aldona w przeciwieństwie do mnie, pod tym jednym względem się różnimy. Ma czym się pochwalić. Póki jeszcze brzucha nie będzie widać. Brzucha? W pierwszej chwili nie łapię, ale już w następnej wiem to, co Aldona mówi. Jestem w ciąży. Czyli to ją gnębiło. Wpadła. Jak to się stało? Aldona zawsze się starannie zabezpieczała. Dziecko owszem miała w planach, ale po znalezieniu wielkiej miłości i po ślubie. Najwyraźniej zawiodły pigułki. Przeczytałam, że są skuteczne w 99,5%. Jak na złość znalazłam się w tej pozostałej połówce. A co na to Mariusz? Mariusz to obecny chłopak Aldony i, jak się domyślam, znając jej zasady, ojciec dziecka. Jeszcze mu nie powiedziałam. I co zamierzasz zrobić? Aldona miesza łyżeczką kawę, choć na dnie została tylko resztka napoju. No właśnie nie wiem. Najpierw chciałam usunąć. Kupiłam sobie tabletki wczesnoporonne. Trochę kasy na to wydałam, bo u nas zakazane. To skąd je wzięłaś? Zdziwiłam się. Ludzie przywożą z zagranicy. Masz całe strony ogłoszeń w internecie i gazetach, farmakologiczne wywoływanie miesiączki. Jak się uchwala nieżyciowe zakazy, to ludzie i tak je obejdą, tyle że będzie ich to drożej kosztowało. Co najwyżej biedni sobie nie poradzą. Ale o biednych to nasi rządzący martwią się wyłącznie werbalnie, a potem uchwalają takie przepisy, przez które właśnie biedni dostają w tyłek. Dziwi mnie ta krytyka w ustach całkowicie apolitycznej Aldony, która nie chodzi na wybory i zazwyczaj nawet nie wie, jakie partie rządzą. Mówię ci, Edytka, siedziałam chyba kilka godzin ze szklanką wody w jednej ręce i pigułką w drugiej. Podnosiłam je do ust, opuszczałam, i tak w kółko. I w końcu nie zażyłam. Potem chciałam zrobić skrobankę. Okazało się, że jedna trzecia moich koleżanek usuwała. Ale ci katolicy i mamowie twierdzą, że po wprowadzeniu zakazu aborcji liczba zabiegów spadła. I bez trudu dostałam namiary na zaufanego ginekologa. Masz tysiąc na zbyciu? Nie ma problemu. Byłam już umówiona. Stałam pod gabinetem i zawróciłam. Nie wiem, co się ze mną dzieje, ale ja chyba chcę mieć to dziecko. Mimo, że Mariusz średnio nadaje się na męża, właśnie miałam powoli z nim zrywać, czuję ukłucie zawiści. Nie, nie ukłucie, wręcz świdrowanie. To ja nadaremnie marzę o malutkim dzieciątku, które mogłabym kochać, pieścić, przytulać, którym mogłabym się opiekować, któremu mogłabym poświęcić życie. Ona dostaje ten dar i nawet nie wie, czy go chce. Próbuje się go pozbyć. Czy to sprawiedliwe? Żeby ją pokarało, myślę sobie, żeby teraz, kiedy zdecydowała się je zatrzymać, poroniła. Nagle biją na mnie siódme poty. Skąd to podłe życzenie? Przecież to moja przyjaciółka, i to taka, na której naprawdę mogę polegać. Przecież to nie jej wina, że dla mnie perspektywa urodzenia dziecka wydaje się równie odległa jak rok trzy tysięczny. I chociaż feministek nie znoszę, to przecież zawsze uważałam, że to kobieta decyduje o swoim ciele i powinna mieć prawo usunąć ciążę tylko z tego powodu, że nie chce mieć dziecka. Dlaczego mam pretensje do Aldony, że z tego prawa chciała zrobić użytek? Dlaczego wołam o jakąś abstrakcyjną sprawiedliwość? Przypominam sobie mojego wychowawcę z liceum, siwego staruszka, któremu nadaliśmy przezwisko Matuzalem. Kiedy kwestionowaliśmy jakieś jego zarządzenia, argumentując, że są niesprawiedliwe, odrzucał nasze zastrzeżenia stwierdzeniem: że życie jest niesprawiedliwe i należy przyzwyczajać się do tego już w szkole. Wtedy, podobnie jak inni, Traktowałam te sentencje jako błyskotliwy bon mot, mający zamknąć nam usta i nie dopuścić do dyskusji. Dzisiaj uświadamiam sobie, że kryła się za nią przegrana egzystencja, że nasz wychowawca musiał boleśnie doświadczyć niesprawiedliwości życia. Spoglądam z przestrachem na Aldonę. Jeśli rzeczywiście poroni, nigdy sobie tego nie wybaczę. Nigdy nie pozbędę się przekonania, że stało się to przeze mnie. Wierzę, że ludzka myśl może mieć siłę sprawczą, że jest to rodzaj energii, której oddziaływania jeszcze nie znamy i nie umiemy kontrolować. Na szczęście Aldona dopija resztkę kawy, nie wykazując żadnych niepokojących objawów. — Mam ochotę na słonę — mówi, przegryzając pierniczkiem. — Masz coś w domu? — Powinnam mieć. Zaraz zobaczę. Przeglądam szafki w kuchni, znajduję paczkę słonych paluszków. Paluszki, wołam do Aldony. Mogą być? Niech będą. Przez chwilę Aldona chrupie w milczeniu. No i co mam zrobić? Dorać mi. Zastanawiam się nad odpowiedzią, starając się odrzucić swoje złe emocje. Moja rada nie może być podyktowana moim kalectwem. Jeśli czujesz, że chcesz urodzić to dziecko, to tak zrób. Ostatecznie nie musisz wychodzić za Mariusza. Nie będziesz pierwszą ani ostatnią matką samotnie wychowującą dziecko. Wiem, ale zawsze planowałam dziecko po ślubie, ze sprawdzonym facetem. Moi rodzice byli rozwiedzeni, więc znam to piekło i nie mam najmniejszej ochoty fundować go swojemu dziecku. Tu nie byłoby rozwodu. Wychowywałabyś samotnie od początku, zauważam. Mówiąc piekło, mam na myśli nie tylko to, że skakali sobie po rozwodzie do gardeł, ale też atmosferę w domu. Czy ty wiesz, jak puste jest mieszkanie, z którego pewnego dnia znika ojciec? Jak przestaje być bezpieczne? Cały czas się bałam, bo miałam wrażenie, że zostałyśmy porzucone, że już nikt się nami nie zainteresuje, że. Jesteśmy skazane na zagładę. Uspokajałam się tylko wtedy, gdy tata przychodził do mnie w weekendy. Na szczęście nie należał do tych ojców, którzy po rozwodzie znikają z życia dziecka. Albo gdy matka rozmawiała przez telefon lub odwiedzali nas goście, bo to świadczyło, że mamy jeszcze jakąś łączność ze światem. No ale twoje dziecko nie musiałoby przechodzić przez te zmiany. Dla niego sytuacja, że jest samo z matką, byłaby zupełnie naturalna. Mimo wszystko, uważam, że dziecko powinno mieć ojca w domu. Kto wie, czym moje pokopane związki nie są właśnie wynikiem tego, że z tatą przebywałam tylko w weekendy albo podczas krótkich wyjazdów. — Jeszcze kawy? — pytam, widząc, że Aldona podnosi do ust pustą filiżankę — z ulgą, bo rola gospodyni jest znacznie prostsza niż psychoanalityka. A naprawdę nie wiem, czy moja przyjaciółka podświadomie oczekuje, że partner zastąpi jej ojca. Wolałabym sok. Przynoszę Aldonie sok z czarnych porzeczek i z przerażeniem patrzę, jak po wypiciu łyka dosładza go. No, przyjaciółko, pomóż mi. Aldona nie zamierza zwolnić mnie z roli życiowego doradcy. Co mam zrobić? Też nalewam sobie soku. Nie dosładzam. Choć nie miałabym nic przeciwko temu, żeby nabrać tak dziwnych upodobań żywieniowych jak Aldona i popijam, porządkując w głowie możliwe rozwiązania. Zawód księgowej uczy jednak systematyczności. Mam tylko nadzieję, że nie staje się nudna jak klasyczna księgowa. Kiedyś jedna z moich koleżanek, właśnie ta, która po wypadku namówiła mnie na kurs, zabrała mnie na wycieczkę w gronie swoich przyjaciółek księgowych. Myślałam, że wścieknę się z nudów. Masz cztery możliwości: usunąć, urodzić i wychowywać samotnie, wyjść za mariusza, albo znaleźć innego kandydata na męża. Z tym, że to ostatnie rozwiązanie będzie raczej trudne w realizacji. O, mało który facet chce wychowywać cudze dzieci, większość nie chce nawet wychowywać swoich. Z tą większością chyba przesadziłam. Z własnego doświadczenia znam wspaniałego faceta, dla którego córka była wszystkim i dobrze ją wychował, chroniąc przed nie do końca normalną matką. To mój tata. Gdyby moi rodzice się rozwiedli, jak rodzice Aldony. I zostałabym sama z matką byłabym nie tylko fizycznie, ale i psychicznie kaleką. A i tak moja matka dała mi ostro w kość. W liceum doprowadziła mnie do takiego stanu, że szukałam pomocy w grupowych seansach terapeutycznych. Wolałabym jakieś piąte, ale do nas strzepuje niewidzialny pyłek ze spódnicy. Jakie? Dziwię się. No właśnie, nie wiem. Dociera do mnie, że Aldona wie, że piątego rozwiązania nie ma, ale jeszcze nie dojrzała, żeby podjąć decyzję. Siedzimy przez chwilę w milczeniu, słuchając muzyki, którą nastawiłam. Nick Cave, moje wielkie odkrycie sprzed pół roku. Zduszony głos Australijczyka stanowi właściwe tło dla procesu, jaki przychodzi Aldona. Od lekkomyślnej dziewuchy do Kobiety, która musi wziąć odpowiedzialność za swoje dziecko. No nic, pójdę już. Podnosi się z fotela. Muszę się z tym przespać. Odprowadzam ją do drzwi. Aldona, tak? Chcę jej powiedzieć, żeby za wszelką cenę zatrzymała dziecko, że to przecież nowe życie, cud, radość, dar, o którym modlę się każdego dnia którego brak sprawia, że płaczę po nocach. Ale nic nie mówię. Moje pragnienia nie mogą sterować jej życiem. Nie, nic. Ale ona nie potrzebuje moich wyjaśnień. Znamy się od lat i rozumiemy bez słów. Poza tym doskonale zdaje sobie sprawę, jak bardzo pragnę dziecka, przecież nieraz jej się z tego zwierzałam. Nachyla się i obejmuje mnie. Wiem, Edytka. Wiem. Jadący z naprzeciwka samochód wyrasta na moim pasie, na linii horyzontu. Nie zdejmuje nogi z gazu. Jest daleko, bez problemu zdąży wrócić na swój pas. Ale nie wraca. Upił się? Zasnął za kierownicą? Ogarnia mnie złość, ale nie strach. Jeszcze jest dużo czasu i miejsca, żeby zareagować. Naciskam hamulec, ale hamulec nie działa. Naciskam jeszcze raz dalej nic. Samochód z naprzeciwka robi się coraz większy, coraz potężniejszy. Pot występuje mi na czoło. Usiłuję skręcić na lewy pas, który jest akurat wolny, gdzie się podział wyprzedzany samochód? Ale kierownica się zablokowała. Wkładam wszystkie siły, żeby ją przekręcić, jednak na próżno. Samochód na moim pasie jest coraz bliżej. Wypełnia całą przednią szybę. Zaciskam oczy. Słyszę huk zderzenia, miażdżonych blach, ale nic nie czuję. Nawet lekkiego wstrząsu. Czuję tylko, że leżę na trawie. Ktoś się nade mną nachyla, woła. — Proszę pani, proszę pani, nic się pani nie stało? Szarpie mnie za ramię. Ale ja tego nie czuję. T to skąd wiem, że szarpie mnie za ramię. Odwracam mu głowę, bo z ust śmierdzi mu wódką. Ale mam tylko głowę. Nie mam reszty ciała. Jezu, gdzie się podziało moje ciało? Jezu! Siadam na łóżku, a w uszach brzęczy mi mój własny krzyk. Krzyk ze snu, ale słyszalny na jawie: słyszany jeszcze przeze mnie, gdy się budzę. Głęboko oddycham, żeby uspokoić rozedrgane ciało, walące serce. Staram się nie myśleć to tylko sen, bo to nie był tylko sen. Ten sen wziął się z rzeczywistości. Sięgam po komórkę, żeby sprawdzić godzinę w pół do czwartej. Przesiadam się na wózek. Nie po raz pierwszy śni mi się wypadek i wiem, że teraz nie zasnę. Zostawanie w łóżku nie ma sensu. Będę tylko przewracała się z boku na bok. Idę do kuchni i wyciągam z lodówki mleko. Zimne mleko działa na mnie uspokajająco. Przechodzę do pokoju i włączam telewizor. Ale o czwartej nad ranem trudno znaleźć sensowny program, nawet jak się ma telewizję satelitarną. Wciskam czerwony przycisk na pilocie, obraz gaśnie. Sięgam po leżącą na stole książkę z zakładką wystającą mniej więcej w połowie. Dziewczyna z zapałkami Anny Janko. Ostatnio wzięło mnie na polskie autorki. Poprzednio przeczytałam kobietę i mężczyzn Grytkowskiej, a właściwie przeleciałam tak płytka i powierzchowna, choć siląca się na głęboką była ta powieść, co widzę dopiero teraz, kiedy zatrzymuję się nad poetyckimi frazami Janko. Jej przemyśleniami, którymi dostaje jak obuchem w głowę nad opisem jej osobowości, osobowości, w której dominuje refleksja. Ona cały czas spogląda na siebie z zewnątrz, nawet w chwilach zapomnienia, zatracenia. Czy na tym właśnie polega człowieczeństwo, na zastanawianiu się, analizowaniu, rozstrząsaniu? Ale w takim razie człowiek nie może być szczęśliwy, i kim się jest, jeśli do pełni zadowolenia wystarczają dobre jedzenie, zabawa, seks i zakupy w hipermarkecie. Przed wypadkiem byłam gretkowską. Płytka i powierzchowna, tylko udająca głębie. Teraz jestem Janko. I tęsknię za tamtą ja. Nie tylko dlatego, że wtedy miałam władzę w nogach. Odkładam książkę, nawet jej nie otworzywszy. Nie mam teraz ochoty na głębokie przemyślenia. Kieruję się na balkon. Styczniowa noc jest chłodna, ale nie mroźna. Owiewa mnie zimne rzeźkie powietrze. Z lubością wciągam je do płuc. Tutaj na polnie nie czuję się spalin. Skutecznie neutralizuje je wszechobecna zieleń. Z wdzięcznością myślę o tacie, który namówił mnie na Sempolno, kiedy rodzice kupowali mi mieszkanie na początku studiów. Sami mieszkają na biskupinie, więc ja oczywiście nie chciałam przeprowadzać się do sąsiedniej dzielnicy, tylko jak najdalej od matki, najlepiej na drugi koniec Wrocławia. To złudne przekonanie, że przed nią uciekniesz. Tata przejrzał moje motywy i ku mojemu zaskoczeniu zdecydował się na szczerą rozmowę. Zwykle starał się udawać, że jesteśmy normalną, kochającą się rodziną. Może i rzadziej będzie cię odwiedzała, ale jak już się wybierze, to będzie ci siedziała na głowie cały dzień, żeby odbić sobie długi dojazd. Albo będzie chciała zanocować pod pretekstem, że nie ma czym wrócić. A tu? Może i częściej wpadnie, ale szybciej się wyniesie. Poza tym, jak już człowiek ma coś w zasięgu ręki, to paradoksalnie niekoniecznie po to sięga. A szkoda rezygnować z tak ładnego mieszkania w tak ładnej okolicy. Oczywiście możemy ci kupić tak jak chcesz. Świeżo zbudowane na peryferiach. Ale czy naprawdę chcesz tłuc się na uczelnię półtorej godziny? Mieszkać przez parę lat na placu budowy, a do najbliższego parku organizować całą wyprawę? Teraz park w pobliżu może ci niepotrzebny, ale jak będziesz miała dzieci, to docenisz jaka to wygoda. Jeśli zdecydujesz się na sępolno, obiecuję nie puszczać mamy do ciebie zbyt często. Uśmiechnęłam się na te deklaracje. Jakby tata miał jakiś wpływ na matkę. Nie tylko nie przejmowała się tym, co on mówi, ale w ogóle go nie słyszała. Niezmiennie wsłuchana we własny słowotok, w litanie narzekań i pretensji. Jednak argumenty tym nie przekonały. Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.